Raz, dwa, trzy, jak mnie słychać. Mam nadzieję, że dobrze. Witajcie moi mili. Dziś chciałem Wam pokazać coś zupełnie innego. Na co dzień możecie oglądać nasze realizacje z budowy domów czy realizacji instalacji wewnętrznych. Natomiast dziś chciałbym Wam pokazać swój prywatny temat, a mianowicie budowa pieca na pizzę. Taki pomysł chodził mi już od dłuższego czasu po głowie, tak więc w końcu przyszedł moment, że udało się taki temat zrealizować. Materiał, który w tej chwili dla Was kręcę, to jest tylko wstęp. Piec na pizzę powstał mniej więcej pół roku temu, ale przez to mogę Wam powiedzieć, że to nie jest wcale prosta sprawa. Wybudowanie takiego pieca to jest bardzo duży nakład pracy i spora ilość pieniędzy jest potrzebna, żeby taki projekt zrealizować. Tak więc dla wszystkich zainteresowanych tematyką budowy piecy lub po prostu ciekawych, jak wygląda taka realizacja, zapraszam Was do oglądania i pokażę Wam, na czym to polega, bo naprawdę realizacja była bardzo fajna, sporo czasu spędziliśmy przy budowie tego pieca i myślę, że naprawdę udało się coś fajnego zrobić. Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że w żaden sposób nie jest to film instruktażowy. Nie jesteśmy murarzami, nie mamy żadnego doświadczenia na temat murowania pieców, czy w ogóle murowania z cegły klinkierowej, czy jakiejkolwiek innej. Jak doskonale wiecie, jesteśmy specjalistami od instalacji wewnętrznych, natomiast budowa pieca to jest dla nas nowość i chcieliśmy po prostu pobawić się w murarzy. Natomiast normalnie tego na co dzień nie robimy i w żaden sposób nie firmujemy tego jako specjaliści, czyli to jest temat poświęcony zwykłym ludziom, takim jak my, którzy chcą wybudować piec dla siebie i właśnie o tym jest ten temat. Wszelkie ewentualne błędy, niedociągnięcia bierzemy na siebie. Ten piec już istnieje, został już wielokrotnie wypróbowany. Przybyło mi około 5 kg przez cały sezon. Na szczęście w Polsce sezon letni trwa krótko, bo w tej chwili pewnie bym miał 15 kg więcej. Tak więc taki piec na pizzę to naprawdę rewelacyjny pomysł. Jestem z niego bardzo zadowolony i naprawdę daje nam bardzo dużo frajdy całej rodzinie i znajomym, bo generalnie właśnie po to powstają takie piece, żeby miło spędzać przy nich czas i naprawdę daje wielką frajdę. Tak więc zachęcam do oglądania. Jeśli macie ochotę, budujcie takie same piece, bo naprawdę warto. Oczywiście pierwszy musiał powstać projekt. Tak wyglądała pierwsza koncepcja. Nowoczesna forma, nie do końca przypominająca typowe piece chlebowe czy piece na pizzę. I tak naprawdę ten projekt podobał się tylko mi. Tak więc wszyscy mnie przekonali, żebym przygotował drugą koncepcję. I powstało coś takiego. Czyli klasyczna forma, typowy kształt dla pieca na pizzę. Czerwona cegiełka klinkierowa. I przyznam szczerze, ta bryła również mi bardziej przypadła do gustu i dokładnie coś takiego postanowiliśmy zbudować. Tak więc zachęcam Was do oglądania i zobaczcie, co nam wyszło. Dzień któryś tam z kolei robimy piec do pizzy. Nagrywamy ten materiał dla potomnych, żeby wszyscy pamiętali, jak to powstawało. Godzina 22. Właśnie udało się zakończyć płytę fundamentalną. O.